potrzebny nam nowy kocioł. Ceny drewna są kosmiczne. Henry ma u siebie ładne drzewa, więc parę z nich zetniemy i wymienimy za suszone drewno, z którego wykonamy nasz kocioł. Możemy tak sporo oszczędzić. Co sądzisz o tym, Josh? Możemy je ściąć. Jeśli położysz je na polanę, będzie nam łatwiej. Mogę się wspiąć i przywiązać linę, to je pociągniemy, gdzie trzeba. Gdzie ją przywiążesz? W 3/4 wysokości. Jestem urodzonym drwalem. Dostałem pierwszą piłę łańcuchową w wieku 11-12 lat i ciąłem wszystko w zasięgu. Tak już zostało. Gotowe. To jedna z tych rzeczy, które naprawdę kocham. Czasem ścina się drzewa, które są pochylone. Trzeba na nie wchodzić, wiązać do nich liny i kierować tam, gdzie chcemy. To wygląda niebezpiecznie. Ile by kosztował nowy Josh? Właśnie. Kiedy ścinam drzewo, po prostu używam piły. Josh wchodzi na wyższy poziom obłędu. Nawet trudno zadrzeć tak głowę. Wszedł na taką wysokość i nawet nie mrugnął. Wiązał liny, piły dyndały mu u paska. A on wspinał się jak małpa i po drodze ścinał gałęzie. Nie mogliśmy w to uwierzyć. Jak wysoko chcesz wejść, Josh? Tylko tutaj. Nie wiem, co to za węzeł, ale lepiej, żeby był dobry. Dobra, schodzę. A niech mnie, to prawdziwy wariat. Patrzcie na niego. Nie ma mowy, żebym znalazł tyle odwagi, żeby wspiąć się tak wysoko jak Josh i po prostu zjechać na linię. To wymaga kogoś wyjątkowego. To drzewo będzie chciało polecieć w tym kierunku, prosto w las, a my pociągniemy je w stronę otwartej przestrzeni. Chcę, żeby stanęli na środku polany i zaczęli z całej siły ciągnąć za linę, aż ściągną drzewo na siebie. Weźcie tę linę i po prostu ciągnijcie. Kiedy spadnie na ziemię, cofajcie się dalej. To bezpieczne, o ile każdy usunie się z drogi. Ciągnijcie mocno i równo. Josh chce, żebyśmy je ciągnęli na siebie. Jeśli ktoś się przewróci, gdy drzewo będzie leciało, lepiej niech się podniesie i zjeżdża z drogi, bo zostanie zmiażdżony. Ciągnąć. Kazał ciągnąć. Leci. I poleciało. Tak jest. Poszło tam, gdzie mówiłem. Gdy Josh położył to drzewo, mogliśmy się przyjrzeć, jaka ładna będzie z niego tarcica. Bez problemu, wymienimy je na deski do obudowy destylatora. Gotowe. Ładujemy i jedziemy do tartaku. Będzie z nich sporo drewna. Ciągaj. Pięknie. Tylko Josh ma doświadczenie z ładowaniem kłód na przyczepę. Uciekła nam, co? Jeśli coś się nie zdarzy, to znaczy, że nie pracujemy. Więc kiedy my dołączamy do zabawy, na pewno zgubimy kłody albo dwie. Mamy parę ładnych kłód. Zabierzmy je do tartaku.